Małgorzata Szymankiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy konsolecie program realizuje Aleksandra Koniuch, a dziś w audycji O Wszystkim z Kulturą gościmy twórców słuchowiska Żona, którego premiera na naszej antenie już w najbliższą niedzielę o 19:00. Są ze mną w studiu dwójki pani Elżbieta Starostecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Aktorka, odtwórczyni tytułowej roli z żony Sergiusza Prokofiewa i w pewnym sensie też spiritus mowę z całego tego dzieła, tego zamieszania. I Maciej Wojtyszko, witam serdecznie. Dzień dobry. Reżyser, dramatopisarz, autor i reżyser właśnie tego premierowego słuchowiska Żona. Dla Państwa informacja jest jeszcze taka, że naszą audycję można także słuchać i oglądać na Facebooku i YouTubie dwójki. Słuchowisko Żona to jest tekst osnuty na motywach biografii Liny Prokofiew, pierwszej żony rosyjskiego kompozytora Sergiusza Prokofiewa. Jak ta historia tej tancerki, niegdysiejszej muzy Prokofiewa do pana trafiła, panie Macieju? Maciej Wojtyszko. No właśnie trafiła do mnie w ten sposób, że pani Elżbieta Starostecka, która spotkała się ze mną w bardzo prywatnym, jakimś lokalu, opowiedziała mi historię Liny Prokofiew. Dodatkowo dorzuciła jeszcze książkę, która na ten temat jest. Książkę bardzo grubą i taką powieść w ogóle. Po czym no, zasiała ziarno. A ja już tylko potem kombinowałem, jak to zrobić, żeby Ela mogła zagrać, no bo Elżbieta Starostecka, żona kompozytora. Dlaczego ma nie zagrać żony kompozytora? Kimierza Korcza prywatnie, tak, pani Elżbieta Starostecka, dodajmy dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą. I też szczerze mówiąc, spotkanie z Elą to jest zawsze taki prezent. Myśmy się spotkali w teatrze jeszcze z czasów dyrektora Warmińskiego w pracy. Czyli teatr dwukrotnie. Tak, tak. I za każdym razem te spotkania były pełne radości jakiejś takiej. To znaczy, ja wiem, że to teraz jest modne i nawet śmieszne mówić, że się miało przyjemność z pracy, ale w czasach, kiedy to jeszcze nie było tak popularne, to myśmy chyba się po prostu mieli dużo przyjemności i mój podziw dla pani Elżbiety był tak duży, że zacząłem chodzić i myśleć, jakby tu napisać, żebyśmy się mogli spotkać po raz kolejny. No i się urodziła ta sztuczka, czy jak to nazwać, sztuka, która, no wydaje mi się, że ktoś, kto będzie słuchał, zrozumie, po co ona powstała. Bo ona oczywiście powstała i z podziwu dla aktorki, i z podziwu dla losów Liny Prokofiew, ale też powstała dlatego, że tam jest ogromna amplituda stanów emocjonalnych w historii tej pani. To znaczy, każdy, kto widział Woody Allena O północy w Paryżu, wie, co to znaczy zakochać się w Paryżu z czasów, kiedy Prokofiew żył i tworzył w Paryżu. Tak. Jeszcze Strawiński, Diagilew no, tamtym no, no czasie. I tak dalej. Tak. Hemingway. Tak, no, no właśnie. Mm-hmm. No więc ten jeden świat Liny Prokofiew jest światem jak z bajki, a ten drugi świat Liny Prokofiew, no to już trzeba posłuchać słuchowiska. Posłuchać słuchowiska i aktorki, która odtwarza, właściwie kreuje tę rolę, bo ja jestem w gronie tych, którzy mieli okazję posłuchać pani Elżbiety Starosteckiej właśnie w roli Liny Prokofiew. Podsłuchiwałam nagrania i teraz też tego procesu zgrywania. Co to jest za postać dla pani? To znaczy, jakich środków pani szukała? No, boję się zapytać, bo pan Maciej tutaj przypomniał, żona kompozytora, no, pani też tak. Prywatnie, natomiast tak, ja tutaj może w tej sztuce także, ale ten los jest mało łaskawy dla Liny Prokofiew. O, mało łaskawy to za mało powiedziane. Jest po prostu tragiczny, tragiczny. Ale ja może jeszcze wspomnę, skąd w ogóle przyszła mi do głowy ta... Tak, bardzo proszę. Ta Lina. Słuchałam kiedyś Radia Klasik i akurat była audycja o Prokofiewie.
I tam usłyszałam po raz pierwszy o żonie właśnie Prokofiewa, o Linie, o kobiecie niezwykłej, która była właśnie doświadczona przez los okrutnie i no gdzieś jako aktorkę mnie to wtedy zainteresowało. I w momencie, kiedy z Maćkiem rozmawialiśmy, to po prostu pomyślałam sobie, że pewnie ten temat byłby dla mnie dobry. A jeśli chodzi o to, jak ja się czuję w tym temacie, jestem żoną również kompozytora. Tak, ja w zasadzie całe moje dorosłe życie spędziłam w domu z muzyką. Do tego stopnia, że w momencie, kiedy Włodek ćwiczył do dyplomu, a było to wiele, wiele lat temu, ja pracowałam w teatrze, wówczas w Łodzi jeszcze, i rano próby, wieczorem przedstawienia, no i przybiegałam do domu, żeby coś wziąć do ust, żeby chwilkę odpocząć. A Włodek grał po 12 godzin, po prostu musiał się tego repertuaru, tych wszystkich właśnie Prokofiewów i różnych Rachmaninowów i Chopinów nauczyć. I ja po prostu tak wykończona, że kładłam się na takiej leżaneczce, która była tak usytuowana dziwnie, że miała... No, głowę miałam przy desce pianina i cały czas właściwie słuchałam... Problemy mieszkania w PRL-u. Tak, no oczywiście. Tej muzyki i gdzieś odpływałam. I co dziwne, sprawdziła się nauka przez sen. Ja nie jestem muzykiem, nie gram, ale te utwory, które Władek wtedy ćwiczył, że tak mi zostały, że na przykład jak w tej chwili słucham balladę G-moll, czy coś, no to po prostu wiem, co będzie następnym temat, jaki będzie następny temat. Także no, poza tym, mieszkając z człowiekiem, który również tworzy rzeczy, jedne łatwiejsze, ale drugie naprawdę poważne, trudne, które wymagają od niego jakiejś takiej gotowości wewnętrznej dużej, To mam świadomość, co to jest męka twórcza. Maciek pewnie ma też taką świadomość sam po sobie, prawda? Tak, ale dlatego uważam, że bardzo dobrze została wybrana ta postać przez Elżbietę, bo no nie da się ukryć, że w ogóle los ludzi ładnych wewnętrznie i zewnętrznie. Los ludzi ładnych potrafi być w sytuacjach bardzo dramatycznych, jeszcze bardziej dramatyczny. I myślę, że no to wszystko, co wiemy o tej postaci, no, sytuuje jakoś bardzo blisko zakładam, może mi się zdaje, może to było tak, że Ela mnie zahypnotyzowała, ale zakładam, że po prostu ta Lina była jakaś taka jak Elżbieta. Tak, że to jest moja. Jej własne. Tak. To zresztą bardzo ciekawe, rozmawialiśmy, przepraszam, na chwileczkę odskoczę, dlatego, że ale rozmawialiśmy z panią Małgosią przed chwilą dosłownie, że na przykład ja mam takie ciekawe doświadczenie z dwoma Gombrowiczami. W Teatrze Polskim Gombrowicza w mojej sztuce gra Seweryn, a w Teatrze Narodowym Gombrowicza gra Janek Englert. Tak. No i to, co jednemu artyście jest bliższe, a drugiemu, to ja bym mógł napisać właściwie podręcznik różnic i podobieństw. A to ja muszę właśnie tutaj dodać, że ja akurat nie widziałam w Teatrze Polskim tego przedstawienia, natomiast widziałam w Narodowym dowód na istnienie drugiego. I tak jak sobie przypominam, to było tak. Siedzieliśmy z Włodkiem na widowni, zaczęło się przedstawienie, leci. W pewnym momencie, jakieś po 15 minutach, ja odwracam, patrzę na Włodka, Włodek na mnie. I ty, to jest genialne.
Słowo daje, nie dlatego, kochana, żeby... jesteś, tak. Nie, nie dlatego, żeby... Ale naprawdę, po prostu to było genialne przedstawienie. Wspaniałe. I no, sztuka. Ja ale powiem, i gra. Tak. I gra aktorów. A Englert był jeden do jednego. I właśnie potem, tak. Potem jak ty mi powiedziałeś, że, tak. Że napisałeś... Drugą no, część tak, jakby. Ja mówię, ale jak? Jak to jest możliwe? Dla innego teatru, no, dla innego teatru i jakby ten sam materiał. Ale bo to było tak, że Rita Gombrowicz obejrzała to przedstawienie i powiedziała, to już mówiłem pani Małgosi, że ona powiedziała, że no to tak, no, ten Mrożek rzeczywiście nic nie mówił. Natomiast jak Miłosz przyjeżdżał, to dopiero było. Że tak powiem, zacząłem przymierzać do tego spotkania Miłosz Gombrowicz, a jak już się dowiedziałem, że jak Miłosz mieszkał o 1,5 kilometra od Gombrowicza w Vans, to u Miłosza mieszkał Herbert, który się bał pojechać. No to już pan więcej, nie miał wyjścia, ale ja sprowadzam naszą rozmowę na... Wracamy do żony, na dobre tory. Do Prokofiewa, przepraszam. I właśnie pan miał impuls w postaci Rity Gombrowicz, żeby do tej historii wrócić i tutaj Elżbieta Starostecka była impulsem do napisania historii Liny Prokofiew. Tak, bo to w ogóle tak jest, że dla mnie przynajmniej, nie wiem jak to bywa, ale... No, podobno kolega Szekspir też napisał Hamleta dla Barbedża, prawda? Więc dla mnie aktor jest zawsze ktoś, dla kogo piszę i widzę go, to jest zawsze wielki prezent, jeżeli mogę tak zrobić. Więc no, dużo by się o tym dało mówić, ale na pewno jeśli chodzi o Linę Prokofiew, to Ela jest no, ze wszystkim łącznie z trendowatą, pasuje do tego. Natomiast... inna sztuka, inna rola, tak. Inna kobieta. No nie, bardzo ale wiesz, ale wiesz, ale mówię, że wszystko, co, co tak, masz ja w bagażu, zostało tak jest jakby umieszczone. Tutaj do odcięcia, do tego. No musimy też powiedzieć o Andrzeju Popielu, który partneruje. Tak, ale to zaraz chciałam opowiedzieć trochę słuchaczom naszym, którzy wiedzą tylko, że o Linie Prokofiew. Ja, żeby za dużo nie zdradzać, państwa zachęcić, właśnie reżyser i autor mnie tutaj już przed naszym antenowym spotkaniem też upominał, żeby za dużo nie powiedzieć, to ja tylko tyle, że do Liny Prokofiew, która jest już po kolonii karnej po długim więzieniu, przychodzi młody mężczyzna, który nie wiadomo, czego od niej chce. I ta rozmowa, to jest właśnie taka psychodrama, to się tak rozwija. I poznajemy, czy poznajemy te powody, dla których ten młody przyszedł do Doliny Prokofiew, pierwszej żony Prokofiewa, bo to też jest fraza powtarzana w tym tekście. Tego nie zdradzimy, ale tak, znakomita też rola Andrzeja Popiela w roli, w tej odgrywającego postać Miszy. Mówiliśmy o tym, pan Maciej mówił o tym, że to są takie prezenty czasem dla aktorów, które pan robi. Z kolei ja mam takie wrażenie, poczucie, że pan Maciej Wojtyszko zrobił prezent Polskiemu Radiu i Dwójce, przyprowadzając panią Elżbietę Starostecką do radia, żeby zagrała w radiu. Pani Elżbieto, jakie emocje pani towarzyszyły przy tym powrocie, po wielu latach jednak? Nie, że Ela chyba ma wszystkie medale Polskiego Radia, jakie można. To wszystko prawda. Nie, to znaczy ja nie mam żadnego medalu. Żadnego medalu, ale wielkie dokonania. Bardzo, bardzo dużo w latach 70., początek jeszcze 80. Po czym w 90. roku coś zagrałam i w momencie, kiedy przeniesiono radio z Myśliwieckiej na Woronicza. Wiesz, Maćku, nie miałam samochodu, nie miałam
specjalnie tak. pieniędzy. To był straszny czas, początek lat 90. Rozumiem. Pracowałam w teatrze, miałam dom, dzieci. Nie było to łatwe dla mnie wyrwać się taki kawał. I po prostu zaczęłam odmawiać. I niestety, oczywiście, powinnam przyjeżdżać, ale życie jest życie. No nie ma na to rady. I bardzo żałuję, dlatego że radio jest taką dla mnie wyjątkową, to znaczy sztuką, to nie, może nie sztuka, ale wyjątkowym miejscem spotkania aktora ze słuchaczem. W radio nie ma się przecież ani kostiumu, ani dekoracji, ani charakteryzatora, nic. Jest tylko słowo i aktor, który to słowo przekazuje w takiej czy innej emocji, w zależności od sztuki, prawda? I dla mnie to jest najbardziej intymny sposób jest aktor, słuchacz. To mówi się prawie do ucha. Prawie do ucha. Jest coś takiego. I tylko się liczy na wyobraźnię, bo przecież ten słuchacz musi to sobie wszystko przeżyć, zrozumieć i wyobrazić. Więc powiem ci, przepraszam, że przerywam, powiem ci, że pani dyrektor Małaszko, szefowa drugiego programu, przeczytała sztukę, zadzwoniła do mnie i powiedziała, już ją słyszę. Naprawdę? Tak. Naprawdę. No, nie, ale to było bardzo miłe, bo ja oczywiście prosiłem o to, żeby to było, ale żebyś to była ty, ale wiesz, o co chodzi. Ja wiem. Więc bardzo, ja zresztą strasznie się cieszę. Chciałabym naprawdę powiedzieć, że jestem wdzięczna Maciejowi Wojtyszce, że podarował mi cząstkę swojego wielkiego talentu, tak muszę powiedzieć, swojej wyobraźni, intelektu. Dziękuję ci, Maćku. Bardzo mi miło się zrobiło i to dobrze, prawda. Niedobrze, powinien być konflikt. Ale gdzieś kiedyś muszę to powiedzieć. Super. Przecież, bo tak czuję, Maćku. Naprawdę. I program drugi Polskiego Radia, audycja o wszystkim z kulturą, w której gościmy Elżbietę Starostecką i Macieja Wojtyszkę, jest miejscem właśnie na te podziękowania. Teksty bez konfliktu, bo jakbyśmy teraz zaczęli sobie coś wyrzucać, to by było ludzie by się rzucili do aparatów, zaczęli słuchać, jak sobie ludzie mówią, bardzo dziękuję, bardzo ładnie. W takim razie ja nieco zadziornie i konfliktowo przesadziłam z tym konfliktem, ale mam pytanie do pana Macieja Wojtyszki, który jest autorem i reżyserem słuchowiska Żona, ale też autorem i reżyserem licznych tekstów opartych w jakimś sensie na ludzkich historiach, na motywach życia ludzi, którzy byli znani, no choćby Lina Prokofiew, wywołał pan Gombrowicza i Mrożka w dowodzie na istnienie drugiego. Dla radia parę lat temu przygotował pan słuchowisko Babel o Izaaku Bablu, rosyjskim pisarzu. Były chryje z Polską o Wyspiańskim. Więc chciałam pana zapytać o to wybieranie postaci z historii i obudowywanie w pewnym sensie fikcyjnymi zdarzeniami. Czy to jest pana sposób na opowiadanie świata i czy to nie jest, jak miał być konflikt, to jednak będzie, czy to nie jest w jakimś sensie bezczelne, że pan bierze życia ludzi i dopisuje albo opowiada historię, którą pan chce opowiedzieć za pomocą ich biografii w pewnym sensie. To jest bezczelne. To jest bezczelne także dlatego, że na przykład właśnie w Żonie ja sobie pozwoliłem na coś bardzo bezczelnego, no bo jednak o ile los Liny jest losem prawdziwym, o tyle ten bohater grany przez Andrzeja Popiela jest... Znaczy on nie jest fikcyjny, ale w tym sensie, że tacy ludzie się zdarzali i zdarzają do dzisiaj. Natomiast nie mogę mówić wszystkiego, ale tacy ludzie
Znaczy, czy ten prawdziwy ktoś przyszedł do Liny? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Mhm. Szczerze mówiąc, nawet nie mam zielonego pojęcia, jak to było. Wiem, kiedy Lina wyjechała z powrotem do Paryża i Nowego Jorku. Ale dlaczego ją władze radzieckie puściły, to jest bardziej domniemanie niż stwierdzenie faktu. Natomiast dlaczego to się opłaca? Dlatego, że postać realna w jakiś sposób ogranicza. I to ograniczenie jest jednocześnie i pewną słabością, no bo nie można fikać koziołków, ale i pewną siłą, bo ludzie się na to zgadzają, ludzie wierzą. To znaczy widz i w radiu, i w filmie po paru minutach mówi, aha, to jest przecież Mozart, albo aha, to jest przecież tam Salieri czy ktoś. I no, ilość fałszerstw i nieprawd, jakie znajdują się w sztuce Amadeusz Petera Schaffera, w ogóle tam nie ma ani słowa prawdy. Być może nawet za bardzo się nie znali, w każdym razie mogli się nie spotkać, Mozart z Salierim. W każdym razie Puszkin zaczął, Schaffer dokończył, nieprawda. A jednak to jest jakiś model relacji człowiek-człowiek. I ja na ogół staram się, żeby te postacie, których wybieram, to żeby była właśnie bardziej uniwersalna relacja, tylko że mówimy halo to jest Lina, czy halo to jest Wyspiański. Niedawno była taka moja sztuka o Dmowskim i Piłsudskim. Nagrodzona. Tak, w Zamościu na festiwalu. Tak, no gdyby nie to, że te dwie trumny kłócą się do dziś, to ja bym tego nie zrobił. No. Ale skoro one się kłócą, to warto o tym mówić. No. A skoro historia Związku Radzieckiego czy Rosji nadal jest taka, jak, że się właśnie tak odbija, jak w Żonie, czy w Bablu. Ale nie, no, to jest, znaczy, może się niejasno tłumaczę, ale uważam, że taki nie realizm, ale taki realizm komponowany jest bardziej twórczy, wydaje jakoś, mi się. Prawda, że tak, napędza. Ale że, zdecydowanie. Że napędza, zdecydowanie. Że wtedy jest gdzie, w czym szukać, tak, po prostu. Tak, poza tym jest i twoja wyobraźnia, to, prawda? No, łączysz fakty i coś jednak... Jednak tworzy się nowego, jakby nowa jakość troszeczkę. Dla aktora też to jest ciekawe, bo jeżeli gram tam, nie wiem, pana jeden czy panią dwa, to jest duża dowolność, ale jednocześnie gdzieś nie ma się czego złapać. Tak, a tutaj, trzeba jakoś szukać. Tak. A tutaj w pewnym sensie są już wytyczone tory, którymi należy się poruszać. To trochę nawet bym powiedział, przepraszam, że się rozgadałem, ale że trochę nawet jest tak, że był taki okres, że malowali Matejko i tam inni bardzo realistyczni malarze. Potem doszliśmy do ściany i był kwadrat na czarnym tle i coś. A teraz jakby jest taka tęsknota, żeby to w malarstwie, bo to najłatwiej sobie, że tak powiem, zwizualizować, żeby w malarstwie było coś trochę prawdziwego, a trochę zdeformowanego i gdzieś w tę stronę idzie także sztuka, idą także sztuki plastyczne. Mhm. Ten tekst, jak pan mi zdradził w naszych rozmowach podczas powstawania tego słuchowiska, nie był pisany dla radia, był pisany na scenę. Pandemia pewne rzeczy musiała, nie tyle musiała, co zweryfikowała. A słuchajcie, właśnie, muszę wam coś powiedzieć, czego w ogóle nie wiecie. Słuchacze też się dowiedzą. Tak, absolutna nowość. Dziś jest trzeci, tak? Trzeci listopada, tak. Otóż jutro w Polskim Ośrodku Kulturalnym w Londynie Joasia Kańska i Paweł Zduń
no pewnie w jakimś zamkniętym towarzystwie, ale pokażą żonę. O proszę. Także Helena Kauthausen zadzwoniła, tak? że pokażą. Ale to pięknie, no tak, Maćku. No nie, ja się bardzo cieszę. Równolegle, jesteś, prawda? Równolegle. Polskie Radio i Londyn. Tak. Więc, ale wrócę do tego mojego pytania. Tak. Czy akurat to była sztuka pisana na dwie osoby, dość statyczna, jeśli chodzi o akcję, więc chyba nie było jakichś trudności, żeby przenieść to do radia. Ale jakie sobie pan takie zadania akustyczno-audialne postawił w tej pracy? Teraz jak robiliśmy? Tak. No nie, no musi być muzyka Prokofiewa na pewno. W roli głównej prawie. Tak, no i kolejnym bohaterem jest Pułapka na myszy, jeszcze tam parę innych elementów, ale ja bym powiedział, że nawet przed chwilą właściwie zastanawialiśmy się z Andrzejem, bo to jest z zawsze... Z Andrzejem Brzoską, reżyserem tak, dźwięku. Andrzejem Brzoską, reżyserem dźwięku, bo to jest zawsze takie pytanie, czy muzykę używać jako element dramaturgii, czy jako tylko taką ilustrację szkolną trochę. No i tam parę razy jest gwałcone. To znaczy Prokofiew gra, mimo że powodów, dla których miałby nie grać, znaczy mógłby nie grać, no. Ale Lina słucha muzyki, no więc jednak tak, w pewnym właśnie sensie... Właśnie o to chodzi, że... Może grać. Lina, jeśli chodzi o miłość do Prokofiewa, ona go kochała do końca życia. Tak. W zasadzie coś takiego. No to... Ale w trakcie życia, no tak przynajmniej my zakładamy, ale w trakcie po prostu starała się jakby zneutralizować to uczucie, żeby po prostu mniej bolało trochę. Natomiast druga jej miłość, muzyka Prokofiewa była z nią cały czas, przy niej, w jej sercu, w jej mózgu. Ona jej pomagała przeżyć te najgorsze chwile i później cały czas jej towarzyszy. I w momencie, kiedy, w naszej sztuce, w momencie, kiedy ona zostaje nawet na parę sekund sama, od razu włącza adapter. Jest coś takiego, że ona jakby żyje tą muzyką i ta muzyka jest nią. Coś takiego się zrobiło. Prawda? Tak, czułeś tak, to tak, też. Tak. A jeszcze to jest bardzo ciekawe, bo ja wziąłem fragmenty takiego utworu Porucznik Cizze. Pisanego w Paryżu. Co? Pisanego w Paryżu. To też, ale wiecie, o czym jest Porucznik Cizze jako nowelka. To jest, ja nie zdradzę, pan mi już opowiadał. Tak, no, to jest nowelka o stworzeniu, o tym, jak w carskim siole stworzono postać fikcyjną, żeby na nią zwalać różne winy. Żeby mówili, że a to kto to zrobił? Porucznik Cizze. No, ale tak się działo, że car dowiadywał się, że wciąż się to odwracało i porucznik Cizze zaczął awansować. I on awansował. Mianowali go generałem. Wreszcie car go chciał posłać, tą nieistniejącą postać, na wojnę. No i trzeba było coś zrobić, więc uśmiercili tam generała chyba Cizze. I car stał w oknie, aż szła pusta trumna i pochód cały, że go chowają. I wtedy car, patrząc w okno, powiedział: moi najlepsi ludzie umierają. A w każdym razie bardzo jest to, bo mówię już o muzyce, bardzo zdradliwa muzyka, bo taka troszeczkę zaczyna się niespodziewanie, potem tak spokojnie, nic się nie dzieje, potem jakieś plimy. Taka jakieś durowa, coś, tak. I takie zdradliwa ta muzyka jest. Państwo będą mogli się przekonać, jaka jest ta muzyka i jakie jest słuchowisko żona w autorstwa i w reżyserii Macieja Wojtyszki w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 w roli tytułowej Elżbieta Starostecka, której partneruje Andrzej Popiel, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, opracowanie muzyczne Renata Baszun. To jest zespół ludzi, którzy stworzyli dla państwa tę sztukę, to słuchowisko. Serdecznie zapraszamy, a ja bardzo dziękuję już naszym gościom za wizytę w studiu Dwójki. Elżbieta Starostecka. Dziękuję bardzo. Maciej Wojtyszko. Dziękuję. Małgorzata Szymankiewicz, dziękuję za uwagę.